Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna w rodzinie Wojciecha i Marianny, średnio zamożnych rolników. Jeszcze przed urodzeniem został ofiarowany Najświętszej Marii Pannie przez swoją pobożną matkę. Ochrzczony został 2 dni po urodzeniu. Wzrastał w głęboko religijnej atmosferze. Od 6 roku życia był ministrantem w kościele parafialnym. Po ukończeniu szkoły w Korczynie kontynuował naukę w Rzeszowie. Zdał egzamin w dojrzałości w roku 1860 i wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. 17 lipca 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie. Podjął pracę jako wikariusz w Samborze. W roku 1865 został skierowany na studia w Kolegium Polskim w Rzymie, na którym uzyskał doktorat z teologii i prawa kanonicznego. Oddał się w tym czasie głębokiemu życiu wewnętrznemu i zgłębiał dzieła ascetyczne. Zaowocowało to jego pracą zatytułowaną Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska. Przez 10 lat służyła ona zarówno kapłanom, jak i osobom świeckim. Po powrocie do kraju w październiku 1869 roku został wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w Przemyskim Seminarium. A w latach 1877-1899 był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obok zajęć uniwersyteckich był również znakomitym kaznodzieją. Zajmował się też działalnością kościelno-społeczną. Odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Serca Bożego i Najświętszej Marii Panny, czemu dawał wyraz w swojej bogatej pracy pisarskiej i kaznodziejskiej. Podczas pobytu w Krakowie blisko związany był z franciszkanami konwentualnymi. Mieszkał przez 7 lat w klasztorze przy ulicy Franciszkańskiej. Wstąpił również do trzeciego zakonu świętego Franciszka, a profesję zakonną złożył w Asyżu, przy grobie świętego. W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzanie Królestwa Serca Bożego w świecie założył w Krakowie w roku 1894 Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego – Sercanek. W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 1900 roku biskupem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy pasterz dbał o świętość diecezji. Był mężem modlitwy, z której czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej. Ubodzy i chorzy byli zawsze przedmiotem jego szczególnej troski. Jego rządy były czasem wielkiej troski o podniesienie poziomu wiedzy duchowieństwa i wiernych. W tym celu często gromadził księży na zebrania i konferencje oraz pisał wiele listów pasterskich. Popierał bractwa i sodalicję mariańską. Przeprowadził także reformę nauczania religii w szkołach podstawowych. Z jego inicjatywy powstał w diecezji Związek Katolicko-Społeczny. Zwiększył o 57 liczbę placówek duszpasterskich. W roku 1901 powołał do życia redakcję miesięcznika Kronika Diecezji Przemyskiej. Rok później urządził bibliotekę i muzeum diecezjalne. Założył małe seminarium i odnowił katedrę przemyską. Jako jedyny biskup w tamtym czasie, pomimo zaborów, odważył się w roku 1902 zwołać synod diecezjalny po 179 latach przerwy, aby oprzeć działalność duszpasterską na mocnych fundamentach prawa kościelnego. Wśród tych wszechstronnych zajęć przez cały czas prowadził także działalność pisarską. Posiadał rzadką umiejętność doskonałego wykorzystania czasu. Każdą chwilę umiał poświęcić dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Był ogromnie pracowity, systematyczny i roztropny w podejmowaniu ważnych decyzji. Miał doskonałą pamięć. Oszczędny dla siebie, hojnie wspierał wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy. Zmarł w Przemyślu 28 marca 1924 roku w opinii świętości. Beatyfikowany został w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku przez świętego Jana Pawła II, a kanonizowany 18 maja 2003 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże,
Z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości. Dozwól przez jego wstawiennictwo, abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.